Jesteś nominowana i mam nadzieję, że za chwilę zostaniesz królową stylu na tej imprezie. Ja bardzo lubię być po prostu nominowana. To już jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Tak naprawdę nie byłam nigdy rozpieszczana nagrodami ani nominacjami, więc naprawdę za każdym razem, kiedy jestem nominowana do jakiejś miłej nagrody, to jest mi bardzo miło. A jaki jest twój styl? Kim się inspirujesz? Na przykład ze starego Hollywood, i to jest już taka duża podpowiedź. To znaczy dzisiaj akurat się inspiruje Jean Harlow i Joan Crawford latami 30. Kiedy satyna była bardzo modna. Nigdy w życiu nie miałam na sobie kreacji z satyny, więc dzisiaj jest mój debiut. Zawsze stylizuję się bardziej na lata 40, 50, 60, więc dzisiaj postanowiłam przynajmniej coś zmienić. Ale rzeczywiście moimi inspiracjami są, może być zarówno obraz, jak i film, jak i aktorka, zazwyczaj to są aktorki, jak i pewnego rodzaju styl, czyjś styl. Ale przede wszystkim czerpię z mojej osobowości, a to są tylko gdzieś tam jakieś inspiracje. Wiem, że twoją ulubioną aktorką hollywoodzką jest Liz Taylor. Myślę, że ani ja, ani ona ona by nie lubiła na pewno być określona jako aktorką hollywoodzką, jako aktorka hollywoodzka, bo jest to aktorka filmowa. I nie należy jej definiować jako hollywoodzką, tylko... No, ty masz większą wiedzę o tej postaci niż ja, ale myślę, że jest to bardzo dobry wzór. Nawet kiedyś rozmawiałam z twoją mamą, że troszeczkę ją przypominasz. To nie mi oceniać. Uważam, że musielibyśmy teraz rozmawiać godzinę, żebym mogła wytłumaczyć państwu, dlaczego ona jest moją inspiracją. Bo chodzi o to, jaką była osobą, jaką była interesującą, inteligentną, dobrą kobietą, fenomenalną aktorką. A jakby cała reszta jest dodatkiem. Jest fascynującą dla mnie osobą. A poza tym uważam, że miała swój styl, który był różny, ale były takie momenty, kiedy wyglądała przepięknie. Czy chciałabyś zrobić taką karierę jak ona? Może nie. To nie dałoby się nawet porównać, bo ona żyła w zupełnie innych czasach. Była Amerykanką, żyła w złotych czasach Hollywood, tych czasów już nie ma. Ale chciałabym bardzo dostać przynajmniej jedną taką ciekawą rolę, jaką ona miała szansę dostać. A z tych, które ona zagrała, to która byłaby rola? Kleopatra czy kotka? Kleopatra. Kleopatra, o. A wiesz, że szykuje się remake Kleopatry? Z Angeliną Jolie. No tak, z Angeliną Jolie. No niestety, ale może w przyszłości. Nie, to znaczy to jest fajna rola i jest dużo sztuk teatralnych opartych o Kleopatrze, więc to jest jakiś tam pomysł, żeby oczywiście zagrać to w teatrze, czy również są też inne możliwości. Z tym, że nie chce iść jej śladami, chce iść swoimi śladami. Ona jest po prostu bardzo dla mnie taką silną inspiracją i tyle. Ostatnio gruchnęła informacja, że wystąpiłaś u nas w Polsce, że wystąpiłaś w filmie z Nicolasem Cage'em. Jak się gra z takim aktorem, z takim wielkim aktorem słynnym? No, to nie jest pierwszy wielki, słynny aktor, z którym grałam. I tak naprawdę dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja przychodzę do pracy jakby zrobić swoje, to znaczy zagrać dobrze swoją rolę. I naprawdę, gdybym ja jakby bardziej się skupiała na tym, z kim ja gram i kto to jest, nie byłabym w stanie wejść w swoją postać, bo bym tylko myślała o nim jako o Nicolasie Cage'u. Ja weszłam na plan i właściwie poznaliśmy się w make-upie, że tak powiem, jak byliśmy malowani. I było dzień dobry i potem już każdy z nas był postacią, więc na mnie nie robią wrażenia ci aktorzy, bo są po prostu moimi partnerami w pracy i tyle. I ostatnie pytanie, co będzie, jeżeli pojawią się jakieś po tym filmie jakieś plotki, że coś tam między wami zaiskrzyło? To znaczy on ma żonę, więc... Niestety. Jak jest zajęty, ja też, więc tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki.